6 sierpnia regularne jednostki Armii Ukraińskiej przekroczyły granice Federacji Rosyjskiej. W momencie, w którym nagrywamy ten film, co najmniej 800 ukraińskich żołnierzy prowadzi działania zbrojne na terenie Rosji. Całość zgrupowania ukraińskiego, które w każdej chwili może dołączyć do walk w Rosji, wynosi nawet około 2000 żołnierzy. Liczby te, według części źródeł, wciąż rosną. Co się dzieje w Obwodzie Kurskim? Czy może to oznaczać otwarcie nowego odcinka frontu? Ale tym razem na terenie Rosji o tym mówi Andrzej Wilk, ekspert OSW. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Po raz pierwszy granice Federacji Rosyjskiej, te, te takie uznane międzynarodowo, przekroczyły nie jakieś pododdziały sił specjalnych ukraińskiego wywiadu wojskowego, czy też właśnie też w sumie pod patronatem ukraińskiego wywiadu wojskowego słynnego choru właśnie z Legionów Wolnych Rosjan. Tylko te właśnie siły regularne, odnotowano już obecność na początku 22 Brygady Zmechanizowanej i niewiele później 82 Brygady Desantowo-Szturmowej, która już uchodzi za jednostkę elitarną. Zresztą obie można z naszej perspektywy i patrząc przez pryzmat armii ukraińskiej potraktować jako elitarne, bo obie są jednostkami przedwojennymi. Jakby to nie zabrzmiało, nie są to nowo formowane siły. To tak bardzo ciekawie się zaczęło. Na początku można by było powiedzieć, że standardowo, bo rano właściwie to, to pojawił się jakiś tam pluton czołgów z Desantem, wjechał w, przez przejście graniczne w kierunku Sudży. Y, tam złamał jakiś opór nielicznych y, z milicjantów czy pograniczników. Ale to. to... Zaczęło eskalować. Po kilku godzinach Ukraińcy wprowadzali systematycznie kolejne siły, próbowali atakować na kolejnych kierunkach, i to, to szło przez tak, że w połowie dnia jakieś 300 się znalazło ukraińskich żołnierzy, jest właściwie trzy kompanie na Ukrainie: kompania czołgów i dwie kompanie zmotoryzowane. Wieczorem już były sygnały, że ich jest około 400 czy więcej. Dziś rano, że 700-800 już żołnierzy może być ukraińskich w, na terytorium Rosji. A w rejonie działań, te sygnały, które dochodzą do nas, jest potwierdzone, że. W, Lokalizacja za pomocą dronów, i nie tylko tam wskazuje, że całe zgrupowanie to ukraińskie, te dwie brygady delegowały około 2000 żołnierzy do działań. Plus, Ukraińcy tam mają jeszcze na zapleczu artylerię, której podejrzewam, że która nie jest wliczana w to zgrupowanie. Mają jeszcze dodatkowe pododdziały obrony powierzchnej, czyli przygotowali się do tego działania, bo musieli je jednak ściągnąć z innych kierunków, zabezpieczyć. Także no całkiem ta dywersja zaczyna wyglądać powiedzmy ciekawie. Co więcej, to jest, nie jest tak, że wjechali i Rosjanie jednak w pewnym momencie yy, no, ich powstrzymali, czy sami zasadniczo też nie widzieli co robić, tylko tu jest taki plan, jakby zamierzali albo pozostać na miejscu dłużej, albo też iść gdzieś dalej. W każdym razie teren zajmowany, kontrolowany przez siły ukraińskie systematycznie się powiększa, bo o ile na początku to, to wyszedł im w właśnie jedno uderzenie, wszyscy przynajmniej rosyjskie telegramy słynne się obawiały, że zaraz nam zajmą Sudże, czyli, czyli takie miasteczko rejonowe z kilkoma tysiącami mieszkańców. No no to tuż przed tą słudzą zostali powstrzymani i obecnie są już trochę odepchnięci od służy, natomiast robią postępy w innych miejscach, przekraczając granice na północny zachód od tejże, tegoże rejonu sudzańskiego w rejonie korieniewskim, gdzie właściwie wczoraj wieczorem poczynili główne postępy, no a dzisiaj zaczęli się rozpychać dalej wprowadzając kolejne siły. Znaczy się, że Rosjanie nie, nie ściągnęli tam jeszcze żadnych sił, które mogłyby im realnie stawić opór. W momencie, kiedy Ukraińcy wchodzą na jakieś główniejsze trakty i starają się przemieszczać dalej, no to tam już są jakieś przygotowane siły, jak, jakaś obrona rosyjska jest i tam, tam te kolumny ukraińskie są one są nieliczne, to jest po kilka wozów. Tam, z, jakiś z desantem, one są niszczone, w jakiś sposób powstrzymywane. Choć w tej chwili są e, sygnały takie, że skoro nie mogli wejść do służy, to na przykład próbują tą suczę wyminąć, ale, ale miejmy na uwadze, że to jest cały czas jak, jakiś tam, jakaś tam mgła informacyjna związana z wojną. Jedno czy Dwie rzeczy wiemy na pewno. Ukraińskie wojska weszły na terytorium Federacji Rosyjskiej i drugie, że ukraińskie wojska na tym terytorium Federacji Rosyjskiej są, utrzymują się i tam, gdzie mogą, próbują się posuwać dalej, jakoś poszerzyć. To jest obszar, no, można powiedzieć, realnie nieduży, ale, ale jednak to jest już kilka zajętych wiosek. One może są niewielkie i no, to jest rozepchnięcie się. Tam, gdzie z, mogli szerzej właśnie w tym obwodzie, rejonie korieniewskim się przesuwać, to tamten ich obszar to już jest jakieś 11 na 15 kilometrów. Czy to oznacza, że może powstać nowy odcinek frontu? Mamy w tej chwili pytanie, na ile to jest jeszcze dywersja, która, ale to, to jest kwestia celu tego działania, a na ile to nie jest dywersja, tylko właśnie próba stworzenia przynajmniej przejściowo jakiegoś nowego odcinka frontu. Dlaczego od razu zaznaczam, że przejściowo? Bo w tym momencie pojawia się pytanie o cel tego działania i o zdolności ukraińskie do udźwignięcia nowego odcinka frontu, jeżeli miałby to być nowy odcinek frontu bo może być przejściowo i dla mnie taki jedyny cel logiczny tego całego działania, tak jest z perspektywy stricte wojskowej, to jest odciążenie wchodząc tam, gdzie relatywnie nie ma sił rosyjskich, tam przede wszystkim jeszcze wczoraj to były jakieś wojska pograniczne FSB, jakieś lokalne jednostki MSW po stronie rosyjskiej, no plus artyleria, która, która z, y, armijna, która w, Regularnie wzdłuż całego wzdłuż całej prawie że granicy jeszcze starej rosyjsko-ukraińskiej ostrzeliwuje terytorium Ukrainy, no to to i lotnictwo, które stosunkowo łatwo włączyć. Natomiast no to są tereny puste w żaden sposób niepilnowane, nie bronione. Tam jest stosunkowo łatwo wjechać bez strat. Stosunkowo łatwo zyskać te kilka kilometrów terenu to nie jest tak, jak w tej chwili w walkach pozycyjnych na innych odcinkach frontu. I to może być właśnie coś takiego zrobione z myślą o tym, żeby inny odcinek frontu odciążyć. I tutaj trzeba patrzeć na to, jak dalece Rosjanie potraktują to jako policzek w twarz dla całej ekipy i będą chcieli szybko wypchnąć Ukraińców z terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeżeli będą chcieli to zrobić bardzo szybko, no to właśnie prawdopodobnie o to mogłoby dowództwu ukraińskiemu chodzić, czyli żeby przerzucili siły stamtąd, gdzie mają na pewno te siły, gdzie one są najbliżej, czyli chodziłoby o odciążenie e, jednostek ukraińskich walczących na północ i północnym od Harkowa. To by było jedyne w sumie, jedyny sens wojskowy takiego działania. I to wtedy nie mógłby być jakiś rajd na jeden czy dwa dni, tylko faktycznie trzeba by było tam wejść na to terytorium rosyjskie i postarać się utrzymać tam w miarę jak najdłużej. Już nie, nie atakować, nawet tylko, tylko no, w miarę wytrzymać, pod warunkiem, że Rosjanie łykną przynęt. I właśnie zdecydują się, żeby jak najszybciej zmyć tą plamę na honorze, jak najszybciej wyprzeć agresora z własnego terytorium, a nie powiedzą, no dobrze, no to my teraz poczekamy, nie będziemy wcale wycofywali jednostek z frontu. No chcecie to sobie, Ukraińcy, szalejcie. Wiemy, że macie niewielkie zdolności logistyczne w porównaniu do tego, jak w tej chwili wygląda wojna, a sami otwieracie kolejny kierunek. No to teraz weszliście tam, postarajcie się to wojsko utrzymać, ponieważ te jednostki, które weszły, to właściwie ich autonomiczność to jest 2-3 dni. Trzeba je będzie zacząć wspierać, trzeba będzie poświęcić kolejne siły, żeby, żeby te, te sukcesy na terytorium Rosji w obwodzie Kurskim zostały utrzymane przez Ukraińców. Mamy w tej chwili pytanie o ciszę weterze po stronie ukraińskiej ponieważ kilka razy już pojawiło się dosyć zasadne pytanie, A czy to nie jest jakaś gigantyczna mistyfikacja? Przecież Ukraińcy nic oficjalnie nie mówią na ten temat. I to jest właśnie ciekawe od wczoraj były już trzy oficjalne komunikaty takie frontowe z sytuacji mili na froncie sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy i w żadnym z tych komunikatów nie było ani słowa o tym co się dzieje na pograniczu obwodu sumskiego i obwodu kurskiego nie było też żadnego ponadplanowego komunikatu jedyne co się dało wychwycić to w Nieoficjalne jakieś źródło podane przez media, że nasze źródło w wywiadzie wojskowym właśnie w tym, że Chór stwierdziło, że nie, za, nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło na temat natomiast stwierdziło, że nie wjechali tam właśnie nasi własni ukraińscy Rosjanie. Tak jak to było w ubiegłym roku. To jest jedyne, także nie wiemy, nie jest to wykorzystywane w żaden sposób w przekazie propagandowym w tej chwili ukraińskim. Natomiast, że mogłoby o to odgrywać ten atak taką rolę, że mógłby być wykorzystany właśnie do pokazania światu, że słuchacie, z, z, nie nie. Z, 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 Krzyżyka żadnego na nas nie, nie macie co stawiać. Co prawda, no w tej chwili może w Donbasie idzie nam słabo, jesteśmy tu wypychani, tu wypierani, tu musimy się wycofać, ale jeszcze mamy siły, żeby reagować, jeszcze, żeby się wykazać inicjatywą. I cóż przemawiało za czymś takim? Bo wczoraj, mniej więcej w, tych sam, w tym samym czasie, w tych samych godzinach, to z, y, miał miejsce nie tylko wjazd y, do obwodu ukraińskiego, ale również próba desantu. Na południu, na jedną z wysp w okupowanej części obwodu herseńskiego, próba desantu, ostrzału, kilkanaście łodzi tam. tam. Też siły liczone no, na, na co najmniej kompanię przeliczeniową piechoty morskiej uczestniczyły. Także jak na warunki tamtejsze ukraińskie, to sporo, tylko że tenże atak został odparty. No, po jednej i po drugiej stronie były jakieś straty, po stronie ukraińskiej być może były takie, że, że no przestali liczyć, że cokolwiek się powiedzie, i o tym praktycznie w tej chwili przestrzeń milczy. Natomiast jeszcze wczoraj rano było to dla infosfery zajmującej się konfliktem ciekawsze niż to, co się dzieje na, w Obwodzie Kurskim. Reakcja rosyjska już jest, już mieliśmy wczoraj oficjalny też komunikat Ministerstwa Obrony, zapowiedź skierowania rezerw, czyli to jest sugestia, że nie będą ciągnęli z frontu jednostek, tylko jakieś czy formowane, jeszcze niedoszkolone. No mają takie jednostki, ale w różnym stopniu gotowości, w różnym stanie, o różnym potencjale. Pytanie, czy, gdzie i jak to zrobią. Z dochodzących informacji wynika, że już jakieś pododdziały. Rosyjskiej Armii Regularnej pojawiły się tam na, na tym obszarze walk, już do, doszło, one właśnie powstrzymywały e, ruchy w dalsze kolumn ukraińskich. Natomiast, żeby tam się znalazły siły, które by zrównoważyły i powstrzymały dalsze rozpychanie czy marsz ukraiński, no pytanie w którym kierunku i dokąd. Tu też pojawiały się w mediach pomysły, od, począwszy od e, stacji pomiarowej na gazociągu Kosłudży. Ta stacja pomiarowa jest praktycznie przy przejściu granicznym, które zajęli w pierwszych godzinach i ją zajęli dopiero dzisiaj, na przykład weszli na teren tej stacji, to raczej nie ma takiego znaczenia, ale zaczęły się różne karkołomne pojawiać pomysły, typu, że, że idą do Kurskiej Elektrowni Atomowej i podejdą, zagrożą ostrzałem i zaczną Rosjan szantażować. Także pomysły są naprawdę karkołomne tutaj, tym bardziej, że do Kurskiej Elektrowni Atomowej to mają około 10 kilo, 90 km. To nie są siły... Obecnie te po stronie ukraińskiej, które mogłyby się na taki rajd zdobyć. To wszystko w tym odcinku. Zapraszamy do subskrybowania. Kolejne materiały już wkrótce.